Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett, a to ostatnie wyzwanie. Czyli ten bonusowy odcinek, o którym wam mówiłem, ponieważ Max Payne ma coś takiego jak... czyli takie wyzwanie, w którym będę brał udział. Wszystko będzie odgrywało się w zwolnionym czasie, mamy też nieskończoną berettę. O kurka, chyba trochę z opóźnieniem mi to wyszło. Sporym opóźnieniem. Muszę się jednak pośpieszyć, bo oni widocznie na mnie czekać nie będą. Dobra, to lecimy. Naprzód! Dobrze, jak mówisz naprzód, to naprzód. Bo do tyłu raczej nie wypada mi się już cofać. Można się cofać jak nie do tyłu. Teraz będzie trochę szybsza akcja na chwilę, jeśli się rzucam. Dobra. Morderco, zabiłeś ją! Powoli. Przypomina to trochę te rdzenie, to po prawej, które musiałem zniszczyć, ażeby dostać się do tego apartamentu. Nicole, popielska dziwko, ty zła. Jak mogłaś mnie zniszczyć? To rzucę im tam mołotowa, co by mieli goręcej. Happy New Year, szmato. No podnieś się i rzucaj się, żeby być nieśmiertelnym, Maxiu, to przecież zawsze działało. I znowu się rzucaj, rzucaj się, rzucaj się, rzucaj się i się rozbij się, żebyś przeżył to. No tak, z takiej odległości jak umarł, to bym się nie zdziwił. No niestety jestem Maxem Payne'em. Because you're fucking Max Payne, that's why. Chyba, że jestem pieprzonym Maxem Payne'em. Dobra robota, zabiłem wszystkich. I zaczyna grać super muzyczka. Chyba nie dlatego, że jestem fajny, gra muzyczka. Co my tu mamy? Zdjęcie gości z Remedy. O, a tutaj mamy twarz Maxa Payne'a, sama Lejka, tutaj u góry gościa, który też pisał scenariusz. Zarąbisty ziomo. Nie, Maxiu, zgadzasz się ze mną? Patrzysz na samego siebie. Na twojego ojca się patrzysz. Na twoją całą rodzinę. Gościu, koszuleczka Max Payne, ładnie. Koszulindra piękna. Zarąbiści ludzie. A teraz przyjrzymy się okolicom. To na pewno kojarzymy. O, to też. Trudno by to było nie pamiętać. Zaraz, czy ja skądś pamiętam ten sklep? Muszę go skądś pamiętać. Na pewno, to zdjęcie jest charakterystyczne. Nie, o tym to już w ogóle nie mówię. Naprawdę, nie kojarzę tego, chociaż Bibi może by nie podpowiedział, skąd to się wzięło. Fajne jest logo Remedy. O, pyk. Które jest przenikliwe. Oczywiście te lasery nic nie robią, ale was zrobiłem. Co my tutaj mamy? Kojarzycie to miejsce? Bo ja nie. Może pani Nicole kojarzy, bo ja nie, na pewno. Oczywiście też. Ulice w okolicach Roscoe Street. Nie no, skąd? O, samo Roscoe Street też nie, w ogóle nie kojarzę, nie znam tego miejsca. Ach tak, to jest albo, z tego co wiem, Cold Steel, albo po prostu gonitwa za Winning Ognitim. Raczej bym stawiał na Cold Steel, bo to jest bardziej taka zimna stal. Może też chodzi o to, te doki, co tam były, bo w sumie widzicie, woda i tak dalej. Piękne miejsce, piękna gra, to wszystko jest takie wyruszające. Czy ta muzyczka? Może chciałby się rzucać. Zginiesz gnoju, za twoje winy, za zabicie mi żony i dziewczyny. Za dziecka i żony. Chciałem zarymować, przesadziłem. Nikt mi ich nie zwróci. Już jest za późno, podniosłem 79. Tam. Zniszczę to wszystko. Dziękuję, że byliście ze mną przez ten cały czas. Że mściliście się razem ze mną.
Szukaliście zemsty na tych gnojach, którzy zabili rodzinę Maxa. Za to, że ta zemsta jednak się powiodła, że Max przeżył i doszedł szczęśliwie do końca. Nie nazwałbym tego szczęśliwym końcem, ale duchy przestały go męczyć. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? To chyba byłoby na tyle z Maxa Payne'a. Zrobiłem wszystko, co chciałem i co powinienem jako Zagrajmer. Dziękuję i do zobaczenia.